Dobry wieczór, panie redaktorze. No dobry wieczór. Pewnie wszyscy już zeżarli wszystko słodkie, co mogą, i tłuste, co można było zjeść w dniu dzisiejszym. I tak, teraz mogą spokojnie rozsiąść się w fotelach albo na gałęziach, tak jak pan redaktor, i kontemplować piękną... I słuchać radia wtedy. Dokładnie, piękną muzykę, dokładnie. A ja jeszcze nie mogę się już nacieszyć, że te dni są coraz dłuższe i już niebawem będziemy się, tak jak powiedziałem wcześniej, witać z kompanii w promieniach zachodzącego słońca. No niebawem, no bo już coraz bliżej, tak naprawdę już to wszystko się zmienia. Myślę, że tak już w marcu będzie dobrze. Dokładnie, a jeszcze tak sobie myślę, bo to będą złote promienie zachodzącego słońca i o tym złotym kolorze mówię nie bez kozery, bo za chwilę sięgniemy po rdzawy kolor, żeby nie powiedzieć rudy. No tak, daleko mu do złotego jednak, bo jednak nie można powiedzieć o wykonawcy, że jest Golden Boy. Chociaż bardziej platynowy w sumie, bo jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. No właśnie, właśnie chyba bardziej platynowy, dokładnie. Natomiast rzeczywiście bardziej czerwony chyba najbardziej. Tak, że jego włosy przechodzą w czerwień, aż tak? Myśli... Nie, ale nazwa, z której się wywodzi. No tak, tak po prostu czerwony. Po prostu czerwony. Także zdecydowanie w ten sposób. Ma pan rację. Nie pomyślałem o tym, no dokładnie. Tak, zaproponowałem taką spokojną piosenkę w dniu dzisiejszym na początek, bo pomyślałem sobie, że jeżeli wszyscy zeżarli rzeczywiście taką ilość kalorii, to oczywiście, że wytrząść to trzeba. Ale na pewno przychodzi taki moment, że jednak trzeba odsapnąć. Trudno jest się podnieść. Trzeba odsapnąć po prostu. I takie następuje wręcz. Ale się nażarłem. Ale to jeszcze będzie przy okazji taka reminiscencja do Dnia Świętego Walentego, prawda? Do walentynek, bo to taki raczej nastrój skłaniający ku romantyce. No zdecydowanie tak, romantycznie bardzo. Romantycznie bardzo, chociaż piosenka była popularna pod koniec lat 80. i właśnie z tego okresu pochodzi ta wersja, to jednak jest to utwór, który pochodzi z początku lat 70. Naprawdę? I jest to utwór nagrany przez filadelfijski zespół soulowy Harold Melvin and the Blue Notes. Proszę, człowiek uczy się całe życie. Tak. Był to singiel wydany we wrześniu 72 roku i doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiego R&B. A jeżeli chodzi o ten regularny Hot 100 Billboardu, to było miejsce trzecie. Także też całkiem nieźle. Także to został pierwotnie napisany w ogóle dla LaBelle. To takie Patti trio, LaBelle, które tak? Było kierowane przez Patti LaBelle. A, Patti LaBelle. Dobrze, czyli dobrze tak, myślałem. Tak. Tylko, że trio było przez nią kierowane i to one miały zaśpiewać ten utwór, ale nigdy tego nie nagrały. No i może i dobrze. Jak się okazuje, to chyba jednak jest bardziej piosenka dla faceta, jeżeli chodzi o wokal i o wyraz. Ale to można było zmienić tonację, no już bez przesady. Tak. No oczywiście, ale chyba chodzi bardziej o jakiś taki przekaz, prawda? Że to trochę inaczej brzmi mimo wszystko. Mam jakieś zaskoczenie, momencik, bo włączyło się jakiś... Sekundka. Tak, mam jakiś problem. O! Zaraz zastanawiam się, skąd to się wzięło. Momencik, pracuję nad tym. Jest, tak jest. Pan mnie cały czas dobrze słyszy, tak? Idealnie. Natomiast ja tu mam jakiś kłopot, bo razem z pana dźwiękiem... Nie, tak? To jest jakiś problem. Momencik. W takim razie pozwoli pan, panie redaktorze, że odtworzę sygnał promocyjny, a w tak zwanym międzyczasie... chyba przeszło. Już się zrobiło. Przeszło, tak. Bo to te pączki.
Tak, chyba. Pączki, gdzieś za dużo tych pączków było i coś się zatkało po prostu. Ja stronię od słodkości, Od pączków. ale to może jest złośliwość rzeczy martwych, która się domaga tych pączków, może. Po prostu. To są te pączki, które zjedli słuchacze radia wtedy w dniu dzisiejszym. Dobrze, i one zatkały tak, wszystko. W każdym razie wszystko działa, możemy kontynuować. No ale dobrze, czyli piosenka nie jest, no bo nie wspomnieliśmy, chodzi o grupę Simply Red i Mika tak. Haknala, naszego wspaniałego rudego chłopca. Tak, dokładnie. Czyli nie jego.
ale jednak wybrałem właśnie coś takiego. I chodziło mi też o lata 80., bo na początku lat 90. była Wyszła płyta Stars, oczywiście. Była płyta Stars, tak. No a, i ale tutaj zaskoczę już... pana, wie pan, jaki utwór najbardziej lubię z tej płyty? I tutaj pana zaskoczę. No. Thrill Me. O, no proszę. Bo to taka jest, ale to... ona jest taka dość nieoczywista ta piosenka. Mm-hmm. No tak, tak. Ale to nie jest taki utwór, który jest najbardziej pamiętany. No z nie, sobą, nie, oczywiście, prawda? Że nie, oczywiście, że nie. Mhm. No ale... No dobra, mimo... to sięgamy po Evergreena, no tak naprawdę. Czyli taki sztandarowy utwór Simply Red. No tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. No Simply Red grają cały czas, to jest co najbardziej cieszy. Prawda? Bo to... Różnie bywa z takimi wykonawcami. Tak. Sobie pomyślałem, że w pewnym momencie Simply Red to był chyba nawet właściwie sam Mick Hucknall, jeżeli chodzi bo o tych wykonawców, którzy byli muzyków, którzy grali z nim w połowie lat 80. szczególnie, to wszystko zostało zmienione i on już sobie podobierał jakichś innych muzyków, którzy później z nim byli, szczególnie od gdzieś tak początku lat 90. Także to... On jest tym głównym gwiazdorem, który najbardziej czerwono świeci i to bez niego, i bez jego głosu przede wszystkim, tutaj to nie ma tego przekazu i tych emocji, które dostarczają te piosenki, zdecydowanie. Ale Stars rzeczywiście chyba było... Jestem. Tak, Stars tak, zdecydowanie cały, było, cały czas, było, cały czas. Było, było taką płytą, którą mieli największy sukces. W Wielkiej Brytanii w ogóle to był rok po roku chyba najlepiej sprzedający się album, jeżeli chodzi o notowania właśnie w tamtym kraju. Także no, to też ciekawe, bo wydawało mi się, że te lata 80. to będzie tak jakaś szczytowa forma. Tym bardziej, że chociaż Stars akurat była wielkim hitem w Europie, ale w Stanach zdobyła złoto, ale nie dotarła tak wysoko jak te poprzednie płyty. To też ciekawe. My natomiast dzisiaj mamy piosenkę z 1989 roku i to jest utwór, który jest bardzo piękny i myślę, że tak jak powiedziałem, ten cały tłuszcz powinien w tym momencie troszeczkę się uspokoić. Czyż nie tak? Tak, panie redaktorze. Ja tutaj słucham pana uważnie, ale pozostałymi wszystkimi członkami próbuję usunąć awarię, która znowu się pojawiła. Mam jakiś ogromny... Wszystkimi członkami, Boże! Tak, rękami i nogami. Jest jakiś ogromny przydźwięk i nie wiem, brum, który się skądś pojawił. Może zróbmy tak. Tak, spróbujmy posłuchać piosenki, a w międzyczasie ja spróbuję usunąć awarię. Będziemy czarować, a niech wszyscy usłyszą czerwonego Mika. Dobrze, to w takim razie Simply Red. Czy my się słyszymy, panie redaktorze? Ja słyszę bardzo dobrze. No właśnie, według mojej najlepszej wiedzy i tego wszystkiego, co zdążyłem sprawdzić przez ostatnie kilka minut, to ewidentnie tylko w moich słuchawkach jest jakaś awaria, była awaria, więc mam nadzieję, że do słuchaczy dociera dźwięk bez zarzutu. Ja proszę o sygnał zwrotny, proszę o państwa komentarz na profilu Radia Wtedy na Facebooku pod listą obecności, czy te zakłócenia, które ja słyszałem w słuchawkach, też dotarły do państwa, czy to tylko moje nieszczęście tutaj nastąpiło? Że miałem utrudniony jakby słyszalność i komunikację z panem redaktorem. Ale wszystko, co najważniejsze, to usłyszałem. Jakiś fat boy po prostu się tam w pewnym momencie gdzieś tam chyba zaczepił o kabelek i stąd takie brumy. Może tutaj za bardzo tańczę przy takiej muzyce, która skłania do ruchu, chociaż ta piosenka akurat pozwoliła, znaczy inaczej, ona powinna mnie uspokoić i pozwolić zasiąść głębiej w fotelu i się zanurzyć w tych dźwiękach, ale po prostu w ataku paniki, czy wszystko działa prawidłowo, po prostu biegałem od jednego pokoju do drugiego, sprawdzając wszystkie możliwe podłączenia. Ataki paniki się zdarzają, nawet na scenie. Ale nie, ale proszę, zapewniam pana, panie redaktorze, że zachowałem zimną krew.
Dobrze, a dobrze, jeszcze, o to chodzi. Jeszcze chciałem nadmienić a propos piosenki If You Don't Know Me By Now, yes, że piękny teledysk był do tej piosenki przecież. W takim opuszczony bar, prawda? Krzesła wszystkie do góry ustawione i ten Mick Hucknall. Chyba to czarno-biały teledysk, więc nie widać, że jest rudy. Czarno-biały albo jakiś taki w sepii, coś takiego. Podobny teledysk później miała jeszcze Basia do piosenki Time and Tide. A wcześniej Phil Collins z piosenką One More Night. Wcześniej? No tak, bo One More Night to One jest 83 rok bodajże. Naprawdę? No to jest z płyty No Jacket Required, czyli to jest album, no chyba, że pan szybko sprawdzi w internecie, ale obstawiam 83, to jest płyta, na której jest Take Me Home, na której jest Long, Long Way to Go, Sus Studio, tak. 85 rok, no, widzę. No dobrze, się pomyliłem ale, o dwa bez lata. Przesady, ale wcześniej niż Simply ale Red. Ale wcześniej, tak, o to tam chodziło, zdecydowanie. One More Night. No tak, tak, słuchacze tak. Piszą, że nie, u nich nie ma zakupu. Znaczy, mama napisała, że były, a pani Iza napisała, że nie, więc widocznie im dalej sygnał biegnie, czyli w Londynie nie było zakłóceń, tylko w Polsce. Dobrze. A, no proszę. Tak czasami bywa. Tutaj jest czasami większy wiatr, a tam jest większa mgła. A, no tak, no tak, no tak. Kilka razy jak lądowałem właśnie w Londynie, to pan kapitan się odzywał i mówił: London is a little bit foggy today. Foggy day. In the London town. A tutaj po prostu wietrznie może było gdziekolwiek i stąd. Czyli Chicago. Właśnie. Czyli Chicago. prawie in the city, dokładnie. No dobrze. No i teraz przechodzimy do efemerydy, czyli naszej tradycji znowu staje się zadość, bo tak sięgamy jest po utwór, który no ja usłyszałem po raz pierwszy właśnie przy okazji przygotowywania audycji. I coś mi chodzi po głowie, że jest taki projekt Scritti Politti, ale jest. Ale ja go chyba kojarzę z innego utworu, tylko za ludowe Chiny nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Absolute, Word Girl, no, albo Perfect Way. Chyba musiałbym usłyszeć te utwory. Może tak. Na pewno najbardziej charakterystycznym dla zespołu Scritti Politti w tamtym czasie, poza oczywiście głosem wokalisty. No właśnie, bo to jest, a to nie jest, przepraszam, że przerwę, ale to jest chyba zespół jakiegoś artysty, którego kojarzę już w działaniach solowych. Może. Chyba nie, Green Gardside się nazywa. No to nie, to nie. I to jest wokalista, który w ogóle, zresztą tak jak cały zespół, zaczął w roku 1977, zainspirowany punkiem. To był taki kolektyw studentów sztuki i squattersów. I oni byli bardzo dynamiczni i tworzyli kompletnie inną muzykę. I to jest bardzo dziwne, że przeszli nagle na coś takiego, szczególnie jeżeli też chodzi o jakby sposób śpiewania, bo, mhm, bo grać można różne rzeczy, ale jednak w wyrazie tutaj, jeżeli chodzi o pana wokalistę, no to doskonale pasuje oczywiście do tych podkładów, które są lekko połamane, a ten jego głos bardzo delikatny i taki no, ze specyficzną barwą, którą tak się od razu gdzieś tam rozpoznaje. Ale nie jest to włoski zespół, no bo Scritti Politti to mi się tak kojarzy jednak z językiem włoskim. No i bardzo dobrze, że się tak kojarzy, bo to nazwa sama została wybrana jako hołd dla włoskiego marksistowskiego pisarza, mm-hmm, Antonio Gramsciego. I prawidłowa pisownia w języku włoskim odnosząca się do pism politycznych to jest Scritti Politici, ale wokalista Gardside zmienił go na Scritti Politti, ponieważ uważał, że brzmi to bardziej rock'n'rollowo, tak jak piosenka Little Richarda, Tutti Frutti. No tak, no tak, ma to sens. Mm-hmm. I tak sobie pomyślał, tak sobie wymyślił i tak już zostało. Natomiast to jest jedyne połączenie, jeżeli chodzi o Włochy, bo zespół i sam piosenkarz pochodzą z Walii, dokładnie z
Wokalista stwierdził, był po prostu zawiedziony rynkiem muzycznym i udał się na taką emeryturę. I po kilku latach dopiero gdzieś tam się zaczął objawiać. Natomiast, co jest ciekawe, Miles Davis wykonał cover jednego z utworów z Pretty Polity na no, swoim proszę. Słynnym albumie Tutu. I to właśnie utworu Perfect Way, który właśnie był bardzo popularny w Stanach. A to może po tych pieniądzach jakoś tak kojarzy ten, może, tę nazwę. Może. No. Miles Davis pojawił się także jako gość z Pretty Polity na utworze Oh Patty. To był album zespołu zatytułowany Provision. To już ale było trochę później. Ale to piękna nobilitacja. Wow, Miles Davis, no. Bardzo, bardzo. Także zresztą poza Milesem Davisem chyba ten Marcus Miller także wziął udział w nagraniu właśnie tego utworu. Ten utwór zresztą doszedł do pierwszej dwudziestki w Wielkiej Brytanii. I to była końcówka lat 80. Później, tak jak powiedziałem, już wokalista troszkę rzadziej się gdzieś tam zaczął pojawiać. Ale można go było usłyszeć na przykład na albumie Kylie Minogue też. No proszę. Na albumie Bad Language z 2003 roku. Tam występuje w duecie w utworze Someday. Także można go też tam wysłyszeć. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Ja usłyszałem Woodbeats po raz pierwszy w Radiu Luksemburg. Ci, którzy nie słuchali Radio Luksemburg, to w życiu sobie nie wyobrażą, jak to było, ale chodzi o to, że ta fala przychodziła i odchodziła. Tak, opowiadał pan. I to było tak, że... Łapanie to było walka z wiatrakami tak naprawdę. Totalnie. I tutaj było też akurat tak, że jak wchodził jakiś taki wolny numer, no to on gdzieś tam się snuł i można było się domyśleć. A tutaj... Za każdym razem wchodziła jakaś taka nowa część i już nie wiedziałem, czy to jest nowy numer, czy to jest jeszcze cały czas ten sam Pretty Polity. Że nie wiemy, czy słyszymy ten utwór, czy już się zmienił, tak? Tak jest, tak jest. Ale było bardzo rytmicznie, w związku z tym jakoś się to wszystko przebijało i nie wiem, myślę, że to było jakoś, te wszystkie nagrania, które były w Radiu Luksemburg prezentowane, były jakoś chyba specjalnie podbijane. Bo brzmiało to naprawdę doskonale. Później jak usłyszałem to już, że tak powiem, na czysto, to brakowało mi tego podbicia, które tam słyszałem, ale mimo wszystko dobrze, pomyślałem, to ja skompresuję to dla pana. To jest naprawdę... byłoby wielkim błędem, gdybyśmy pominęli Pretty Polity, jeżeli chodzi o kanapki z tego plecaka, więc dobrze. W związku z tym dzisiaj właśnie Woodbeats. Właśnie, Woodbeats, czyli drewniane pszczoły? No właśnie nie wiem, czy to chodzi, to na pewno coś ma, jakiś ma związek z pszczołami, bo taki miód się pojawia w ogóle w teledysku. Okay. Taki blaster miodu. Myślę, że może to po prostu coś znaczyć w jakimś takim potocznej mowie, zupełnie tak, to może być slangowe. Tutaj może nam pomóc pani Aneta z Londynu, może ona zna odpowiedź na to pytanie. No to czekamy. Natomiast Anusz. Ja jeszcze zaryzykuję taką tezę i proszę mi potwierdzić to lub wyprowadzić mnie z błędu. Czy dobrze myślę, umieszczając jakby... Skritti Politti na takiej półce, no na przykład obok Talking Heads, że to jest taki troszeczkę taki neurotyczny pop trochę? Chyba to jest bardziej taki solowo rytm bluesowy. Myślę, że to jest bardziej w tę stronę. Czyli jednak takie reminiscencje i takie inspiracje muzyką amerykańską bardziej, tak? Muzyką amerykańską i myślę, że stąd też takie zainteresowanie ze strony Milesa Davisa, prawda? Który jednak tam też w tym bardzo połamanym rytmie gdzieś znalazł się na tyle i pomyślał, że mógłby też te swoje dźwięki trąbki gdzieś tam dodać. Tak. I to było właśnie bardzo ciekawe. Przypominam sobie właśnie też, że jak się ukazało na jego płycie nagranie zespołu Pretty Polity, to była ogromna nobilitacja. No i też dla zespołu w takim tym środowisku branżowym oczywiście było to takie nowe otwarcie zupełnie, bo część
osób brała ten zespół za taki jakby trochę, nie wiem, dyskotekowy wytwór. Tak, no bo troszeczkę to tak słychać tego, przynajmniej w Woodbees. Bo to tak słychać, no. Tak jest. Zresztą podobne są te wszystkie utwory, tylko chyba ten jeden singiel, The Word Girl, to było takie bardziej reggae. Okej. Ale jak to mówią, reggae zawsze na propsie, tak. Tak jest, tak jest. Natomiast absolut właśnie w ogóle z ich drugiej płyty najbardziej udane jest 1985 Cupid and Psyche. To były największe przeboje właśnie. No a ten, przypomnijmy, Woodbees to który rok? Woodbees to jest rok 1985. Mhm. To znaczy wydany został w 84 na singlu, w 85 wygrany na albumie, a w ogóle nagrany był w roku 83. O. A, czyli musiał 2 lata odleżeć na półce, tak zwany pułkownik. Czasami tak bywa, ale no czasami no, trzeba to nie był ich debiutancki singiel, bo to był już 7 singiel, więc może tam po prostu tylko przekładane były tytuły, tak. Jeżeli chodzi o to, co pierwsze powinno... Halo? O, coś nam przerwało. Coś ta dzisiaj technologia nie ułatwia nam komunikację. Spróbuję się szybko połączyć z panem redaktorem Don Pablem jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem nie dojdzie do zerwania połączenia. Jest 37 minut po godzinie 18. Trwa kącik z plecaka Stasiaka, redaktora Don Pabla. Oj, coś z panem redaktorem. O, czy jesteśmy? Witam, proszę zostawić wiadomość po sygnale. To nie oznacza nic dobrego. Czyżby wyczerpały się baterie panu redaktorowi Don Pablo tam na gałęzi, na drzewie? Może spróbuję się połączyć w takim razie za pomocą innego komunikatora. Proszę jeszcze chwilkę cierpliwości. No ta technologia dzisiaj, to chyba ten tłusty czwartek jednak tak płata nam takie figle. Mam nadzieję, że państwo słyszą nas doskonale i żadnych tutaj zakłóceń nie słyszą. Otrzymałem sygnały na liście obecności na profilu Radia Wtedy na Facebooku, że wszystko działa bez zarzutu. No niestety. Połączenia z panem redaktorem Don Pablo nie ma. No to w związku z czym pozwolę sobie dokończyć zapowiedź utworu. Zespół Scritti Politti, Woodbees, 1985 rok. I teraz uwaga, to co lubimy w radiu wtedy najbardziej, czyli wersję extended. Udało mi się znaleźć wersję rozszerzoną. Mam nadzieję, że przypadnie państwu do gustu tak samo jak mnie. Zespół Scritti Politti, Woodbees. No powiem tak, za starych dobrych czasów, jakbyśmy byli telewizją, to bym po prostu wyświetlił planszę za chwilę dalszy ciąg programu i albo przepraszamy za usterki. Ale to, że to jest stacja radiowa. Panie redaktorze, żyje pan? Dobrze, że tak. Troszkę mnie tutaj... Zwiało z gałęzi. Zwiało tutaj z gałązki, ale się otrzepałem i jestem z powrotem. Także powróciłem chociaż na chwileczkę. Słuchałem sobie teraz tego Woodbees i jeszcze i tak sobie pomyślałem, że to chyba jeszcze bliżej jest tej całej płyty Kadżegugu. Prawda? Prawda? Bo funkujący bas trochę... Bas, dokładnie. Ja jeszcze pomyślałem sobie, że tak kiedy... No, słychać trochę...